6 września wspominamy świętego Onezyfora. Przynoszący zysk, tak można przetłumaczyć jego imię. Prawdopodobnie Onezyfor był jednym z 72 uczniów wysłanych do głoszenia dobrej nowiny przez Jezusa. Pochodził z miasta Ikonium, położonego w dzisiejszej południowej Turcji. Znał świętego Pawła. Towarzyszył mu w podróżach apostolskich. W drugim liście do Tymoteusza święty Paweł z uznaniem i wdzięcznością pisze: Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie wstydził, lecz skoro znalazł się w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł. Niech mu Pan da w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana, a jak wiele mi wyświadczył w Efezie, Ty wiesz lepiej. Była to tym cenniejsza pomoc, że był wierny świętemu Pawłowi wtedy, gdy apostoł narodów znalazł się w więzieniu, opuszczony przez innych. W tamtych czasach los więźnia w dużej mierze zależał od jego rodziny i bliskich, gdyż nikt inny nie troszczył się o jego wyżywienie czy inne potrzeby. W pewnym sensie Paweł stawia biskupowi Efezu, Tymoteuszowi, Onezyfora za wzór. Onezyfor też był biskupem. Pełnił posługę biskupa między innymi w gminie chrześcijańskiej w Koryncie. W czasie prześladowania chrześcijan pod rządami prokonsula rzymskiego Adriana został aresztowany. Ponieważ wytrwał w wierze, torturowano go. Zginął razem ze swoim sługą, Porfiriuszem, rozerwany przez dzikie konie. Jego śmierć miała miejsce niedaleko Efezu w roku 66. Święty Onezyfor przyniósł zysk, gdy pomagał świętemu Pawłowi w pracy apostolskiej. Gościł go w swoim domu, więzionego odszukał i odwiedzał w więzieniu. Największy jednak zysk przyniósł sobie, osiągnąwszy zbawienie. W tym zysku i my możemy uczestniczyć, bo dziś też wezwani jesteśmy, choćby przez jego przykład, do posługi apostolskiej, gościnności, odwiedzania więźniów i gorliwej miłości względem braci. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Onezyfor aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłości.